Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 180. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami psalmu 115. Nie nam, Panie, nie nam, lecz Twemu imieniu daj chwałę za Twoją łaskawość i wierność. Czemu mają mówić poganie, a gdzież jest ich Bóg? Nasz Bóg jest w niebie. Uczyni wszystko, co zechce. Ich bożki to srebro i złoto, robota rąk ludzkich. Mają usta, ale nie mówią. Oczy mają, ale nie widzą. Mają uszy, ale nie słyszą. Nozdrza mają, ale nie czują zapachu. Mają ręce, lecz nie dotykają. Nogi mają. Ale nie chodzą, z gardła swego nie wydobędą głosu. Do nich są podobni ci, którzy je robią i każdy, kto im ufa. Dom Izraela pokłada ufność w Panu, On ich pomocą i tarczą. Dom Aarona pokłada ufność w Panu, On ich pomocą i tarczą. Bojący się Pana pokładają ufność w Panu, On ich pomocą i tarczą. Pan o nas pamięta, niech nam błogosławi. Niech błogosławi Domowi Izraela, niech błogosławi Domowi Aarona, niech błogosławi bojącym się Pana, zarówno małym, jak i wielkim. Niech Pan Was rozmnoży, Was i synów Waszych. Błogosławieni jesteście przez Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niebo jest niebem Pana, synom zaś ludzkim dał ziemię. To nie umarli chwalą Pana, nikt z tych, którzy wstępują do Szeolu. Lecz my błogosławimy Pana odtąd i aż na wieki. W księdze Tobiasza, rozdziałach od 9 do 11, Tobiasz zgodnie z prośbą anioła Rafała wysyła Gabaela, aby odzyskał zdeponowane pieniądze. Po powrocie do domu, Tobiasz i Sara są szczęśliwie witani a Tobiasz używa rybiej żółci zgodnie z radą Rafała, aby przywrócić wzrok swojemu ojcu, Tobiaszowi starszemu. Dzięki cudownemu uzdrowieniu rodzina zostaje ponownie zjednoczona, a Tobiasz i Sara zaczynają nowe życie w radości i wdzięczności Bogu. Potem Tobiasz zawołał Rafała i rzekł do niego Bracie Azariaszu, Weź z sobą czterech służących i dwa wielbłądy, i jedź do Raga. Idź do Gabaela i przekaż mu dokument, odbierz od niego srebro i zabierz go z sobą na wesele. Ty wiesz bowiem, że ojciec liczy dni, i jeśli pozostanę jeden dzień dłużej, bardzo go zasmucę. Widzisz, co Raguel przysiągł, a ja nie mogę wykroczyć przeciw jego przysiędze i wyruszył Rafał z czterema sługami i dwoma wielbłądami do Raga w Medii i zatrzymali się u Gabaela. Potem oddał mu jego dokument i opowiedział mu o Tobiaszu, synu Tobiasza, że poślubił żonę i że zaprasza go na wesele. Wtedy Gabael wstał i w jego obecności zaczął liczyć zapieczętowane worki i załadowali je. Potem rano wstali razem i przybyli na wesele. Przyszli do Raguela i zastali tobiasza siedzącego przy stole. A on zerwał się i przywitał go. Gabael rozpłakał się i pobłogosławił go, mówiąc mu: O szlachetny i dobry człowieku, synu męża szlachetnego, dobrego, sprawiedliwego i uczynnego, niech Pan udzieli tobie i żonie twojej błogosławieństwa niebieskiego i twemu ojcu i matce twojej żony. Błogosławiony, niech będzie Bóg, że mogę oglądać Tobiasza, który jest tak podobny do mojego krewnego. Tymczasem Tobiasz z dnia na dzień liczył, w ile dni syn jego tam zajdzie i za ile powróci. A kiedy dni te przeminęły, a syn jego nie wracał, myślał sobie: może zatrzymano go tam, albo może Gabael umarł i nie ma nikogo, kto by mu oddał srebro. I zaczął się martwić. A jego żona Anna rzekła. Dziecko moje zginęło i już go nie ma między żywymi. I zaczęła płakać i lamentować nad synem swoim, i mówiła: Biada mi, dziecko moje, że pozwoliłam ci iść, światło moich oczu. A Tobiasz jej odpowiedział: Cicho, nie martw się, siostro, on jest zdrów. Oni tam mają jakieś przeszkody, a i człowiek, który z nim wyruszył, jest godny zaufania i jest spośród naszych braci. Nie martw się o niego, siostro. On wkrótce wróci. Ale ona mu odpowiedziała: Zostaw mnie i nie zwódź mnie, dziecko moje zginęło. I wychodziła codziennie i wpatrywała się w drogę, którą jej syn poszedł, i nie dała się nikomu przekonać. A kiedy zachodziło słońce, wszedłszy do domu, lamentowała i płakała przez całą noc i nie mogła spać. Gdy minęło czternaście dni uroczystości weselnych, które raguel przysiągł wyprawić swej córce, przyszedł do niego tobiasz i oświadczył mu, Wypuść mnie, bo wiem, że ojciec mój i matka moja tracą wiarę, że mnie jeszcze zobaczą. Teraz więc proszę cię, ojcze, abyś mi pozwolił odejść z powrotem do mego ojca. Ja ci już powiedziałem, w jakim stanie go zostawiłem. A raguel odpowiedział tobiaszowi, Pozostań dziecko, pozostań jeszcze ze mną. Ja wyślę posłańców do twojego ojca, Tobiasza, i oni mu opowiedzą o tobie. A Tobiasz mu odpowiedział: O nie, wypuść mnie stąd, proszę cię, bym wrócił do mego ojca. Wtedy Raguel wstał, dał Tobiaszowi jego żonę Sarę i połowę całego majątku: sługi i służące, woły i owce, osły i wielbłądy, szaty, pieniądze i sprzęty. I tak odesłał ich w zdrowiu. Pożegnał go i rzekł do niego: Bądź zdrów, dziecko, i w zdrowiu ruszaj w drogę. A pan niebios niech was wspomaga i żonę twoją, Sarę. Obym ujrzał wasze dzieci, zanim umrę. I powiedział też do córki swojej Sary: Idź do swojego teścia, bo odtąd oni są dla ciebie rodzicami, jak ci, którzy dali ci życie. Idź w pokoju, córko, abym słyszał o tobie dobre wieści, dopóki żyje. Potem pożegnał ich i odprawił. A edna odezwała się do Tobiasza: Dziecko i bracie umiłowane, niech Pan zaprowadzi Cię do domu i obym ujrzała Twoje dzieci, dopóki żyje, i Sary, córki mojej, zanim umrę. Wobec Pana oddaję Ci moją córkę w opiekę. Nie zasmuca jej przez wszystkie dni Twojego życia. Idź w pokoju, dziecko. Od tej chwili jestem Twoją matką, a Sara siostrą. Niech nam się wiedzie jednako dobrze przez wszystkie dni naszego życia. Ucałowała ich oboje i odprawiła. I odszedł Tobiasz od Raguela zdrów i szczęśliwy, błogosławiąc Pana nieba i ziemi, Króla Wszech rzeczy, że tak szczęśliwą dał mu drogę. I rzekł do niego Raguel: Oby ci się udało czcić ich przez wszystkie dni ich życia. Kiedy przybliżyli się do Kaserin naprzeciwko Niniwy, Rafał powiedział: ty wiesz w jakim stanie zostawiliśmy twego ojca. Wyprzećmy twoją żonę i przygotujmy dom, do którego idą. I wyruszyli obaj razem. A Rafał rzekł do niego: weź żółć do ręki. Piec zaś biegł z tyłu za nim i za tobiaszem. Tymczasem Anna siedziała przy drodze, wypatrując syna. I spostrzegła go powracającego i zawołała do jego ojca: oto nadchodzi twój syn i człowiek, który poszedł razem z nim. A Rafał rzekł do Tobiasza, zanim ten przybliżył się do ojca. Wiem, że otworzą mu się oczy. Potrzyj żółcią ryby jego oczy, a lekarstwo wygryzie i ściągnie bielmo z jego oczu. Potem twój ojciec przejrzy i zobaczy światło. Anna tymczasem wybiegła, rzuciła się synowi na szyję i zawołała do niego: Ujrzałam cię, dziecko, teraz już mogę umrzeć. I rozpłakała się. Także tobiasz starszy podniósł się i, utykając na nogę, wyszedł do wrót podwórza. Wtedy przystąpił do niego tobiasz z żółcią ryby w ręku, dmuchnął w jego oczy, dotknął go i rzekł: Ufaj, ojcze! Nałożył mu lekarstwo i odczekał chwilę. Potem obiema rękami ściągnął bielmo z kącików jego oczu. A tobiasz starszy rzucił mu się na szyję, rozpłakał się i rzekł do niego. Ujrzałem cię dziecko światło moich oczu, i rzekł: Niech będzie błogosławiony Bóg, niech będzie błogosławione wielkie imię Jego, niech będą błogosławieni wszyscy jego święci aniołowie, niech będzie obecne nad nami wielkie imię Jego, i niech będą błogosławieni wszyscy aniołowie Jego po wszystkie wieki, ponieważ zesłał na mnie plagę. A oto teraz widzę Tobiasza, mego syna. I wszedł Tobiasz do domu, ciesząc się i wielbiąc Boga na cały głos. Potem Tobiasz opowiedział ojcu, jak szczęśliwie odbył swoją podróż i że przyniósł pieniądze oraz że wziął za żonę Sarę, córkę Raguela. A oto i ona przybliża się i jest już blisko bramy Niniwy. Potem Tobiasz starszy, ciesząc się i wielbiąc Boga, wyszedł na spotkanie swej synowej do bramy Niniwy a mieszkańcy Niniwy zdumieli się, gdy go ujrzeli, jak porusza się i kroczy co sił, nieprowadzony za rękę przez nikogo. Tobiasz zaś obwieszczał im, że Bóg zmiłował się nad nim i otworzył mu oczy. Potem Tobiasz podszedł do Sary, żony swego syna Tobiasza, pobłogosławił ją i tak do niej przemówił. Witaj w zdrowiu przybywająca córko, niech będzie błogosławiony Twój Bóg, który przyprowadził Cię do nas. Niech będzie błogosławiony Twój Ojciec, i niech będzie błogosławiony Tobiasz, mój syn. I ty bądź błogosławiona, córko. Wejdź do domu swego w zdrowiu z błogosławieństwem i radością. Wejdź, córko. Tego dnia nastała wielka radość między wszystkimi Żydami mieszkającymi w Niniwie. I zjawili się u Tobiasza jego bratankowie, Achikar i Nabat, uradowani. Święty Paweł rozpoczyna list do Galatów, rozdział pierwszy, broniąc swojej apostolskiej misji i przesłania. Podkreśla, że jego powołanie nie pochodzi od ludzi ani przez ludzi, lecz bezpośrednio od Jezusa Chrystusa i Boga Ojca. Paweł wyraża zdziwienie i zaniepokojenie, że galaci szybko odwrócili się od Ewangelii na rzecz fałszywych nauk, Podkreślając, że nawet gdyby on sam lub anioł z nieba głosił inną Ewangelię, powinien być przeklęty. Apostół przypomina swoją przeszłość jako prześladowca Kościoła, a także swoje nawrócenie i bezpośrednie objawienie od Chrystusa, które potwierdzają autentyczność jego Ewangelii. Paweł. Apostoł nie z ludzkiego ustanowienia czy zlecenia, lecz z ustanowienia Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wskrzesił z martwych, oraz wszyscy bracia, którzy są ze mną, do kościołów Galacji. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i pana Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nasze grzechy, aby wyrwać nas z obecnego zła świata, zgodnie z wolą Boga i Ojca naszego. Jemu to chwała na wieki wieków. Amen. Nadziwić się nie mogę, że od tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma. Są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię. Gdyby wam ktoś głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście, niech będzie przeklęty. A zatem teraz, czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom staram się przypodobać? Gdybym jeszcze ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa. Oświadczam więc wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej bowiem ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus. Słyszeliście przecież o moim postępowaniu Ongiś gdy jeszcze wyznawałem judaizm, jak z niezwykłą gorliwością zwalczałem Kościół Boży i usiłowałem go zniszczyć, jak w żarliwości dla judaizmu przewyższałem wielu moich rówieśników z mego narodu, jak byłem szczególnie wielkim zapaleńcem w zachowywaniu tradycji moich przodków. Gdy jednak spodobało się temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją, aby objawić Syna swego we mnie, bym ewangelię o nim głosił poganom, natychmiast nie radząc się ciała i krwi, ani nie udając się do Jerozolimy, do tych, którzy apostołami stali się pierwej niż ja, skierowałem się do Arabii, a później znowu wróciłem do Damaszku. Następnie trzy lata później udałem się do Jerozolimy, aby poznać się z Kefasem, i zatrzymałem się u niego tylko piętnaście dni. Spośród zaś innych, którzy należą do grona apostołów, widziałem jedynie Jakuba, brata pańskiego. A Bóg jest mi świadkiem, że w tym, co tu do was pisze, nie kłamie. Potem udałem się do krain Syrii i Cylicji. Kościołom zaś chrześcijańskim w Judei pozostawałem osobiście nieznany. Docierała do nich jedynie wieść. Ten, co dawniej nas prześladował, teraz jako dobrą nowinę głosi wiarę, którą on dziś usiłował wytępić. I wielbili Boga z mego powodu. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. Do usłyszenia.